W tym filmie chciałbym opowiedzieć, co to są macierze, czy też co to jest macierz, macierz. I towarzyszy nam tutaj kadr z pewnego znanego filmu, a właściwie serii trzech filmów, właśnie pod tytułem Macierz. No a tak naprawdę pod swoim angielskim tytułem ten film był wyświetlany w Polsce pod tytułem Matrix. Jednym właśnie ze znaczeń tego słowa w języku polskim będzie, jest znaczenie macierz, taka macierz, o której chcę teraz powiedzieć. Więc cóż to takiego jest ta macierz? A no to jest po prostu prostokątna tablica liczb, czyli mamy, bierzemy, zwykle to oznaczamy biorąc w takie nawiasy, czy też czasem w nawiasy półokrągłe. No i prostokątna, to znaczy mamy tutaj ileś rzędów, powiedzmy, że mamy dwa rzędy i trzy kolumny, czyli tutaj mamy 6 liczb. 1, 2, 3, 4, minus 1, 8. No czasem tutaj stawiamy przecinki dla większej czytelności. No właśnie, i te linie tutaj nazywamy wierszami, czyli ta macierz ma dwa wiersze. Dwa wiersze. No i trzy kolumny. Pionowe rzędy nazywamy kolumnami. Trzy kolumny. Trzy kolumny. No i konwencja jest taka, że mówimy, że to jest macierz 2 na 3. Prawda? I ta pierwsza cyferka oznacza ilość wierszy. Czyli to jest macierz 2. No i zwykle to na się skraca przez takie x 2 na 3. Tak? Czyli dwa wiersze, trzy kolumny. No inny przykład może być na przykład macierz 1 na 1. No macierz 1 na 1 to jest po prostu jedna liczba, na przykład 0. No, to jest macierz, ma jeden wiersz i jedną kolumnę. Macierz 1 na 1. No jakby wyglądała macierz, może jeszcze te dwa przykłady. Macierz 4 na 1. No miałem pisać x, więc będę pisał x. 4 na 1, czyli 4 wiersze, jedna kolumna. Czyli po prostu jest jedna kolumna. I cztery wiersze. 1, 2, 3, 4. Tak, to jest macierz 4 na 1. No i powiedzmy jeszcze jeden przykład. Macierz 3 na 2. Czyli 3 wiersze i dwie kolumny. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 0. Trzy wiersze, dwie kolumny. Dobrze, i to jest wszystko, co trzeba wiedzieć, no co to jest macierz. Po prostu prostokątna tablica liczb. Teraz do czego te macierze służą? No, służą one przede wszystkim do jakiejś takiej zwartej reprezentacji pewnych danych. No i na przykład możemy sobie wyobrażać, i rzeczywiście do tego służą, że w komputerze zdjęcie, czy też ekran jest reprezentowany właśnie przez taką tablicę z poszczególnymi liczbami, gdzie te liczby no, reprezentują nam na przykład kolor, jaki w danym punkcie ekranu, czy też w danym punkcie zdjęcia jest. Czyli rzeczywiście te obrazy w komputerze, już nie wnikając w takie techniczne szczegóły, są reprezentowane jako takie tablice liczb. No, w matematyce macierze służą nam do kodowania na przykład układów równań liniowych, czy też odwzorowań liniowych. Cała dziedzina zwana algebrą liniową no zajmuje się w gruncie rzeczy różnymi operacjami na macierzach. No i o tych operacjach będzie w następnych filmach.